na kolejnym spotkaniu muzycznym. Przypomnę, że cykl spotkań przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci i daje możliwość nauki gry na flecie sopranowym. W poprzednim odcinku prezentowałam całą rodzinę fletów podróżnych, począwszy od fletu piccolo, po sopranowy, altowy, tenorowy i basowy. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać urodę tych instrumentów. My oczywiście mamy się zająć przede wszystkim graniem na flecie sopranowym. Taki instrument prawie każde dziecko ma w domu, wystarczy sięgnąć po ten instrument i szlifować granie razem z nami. Mam nadzieję, że flety macie przygotowane. Ja też sięgam po swój instrument. Pamiętajcie, przypominam o prawidłowej postawie, bo dobrze wyrobić sobie od samego początku dobre nawyki. Pamiętajcie, tułów wyprostowany, głowa wyprostowana, wzrok skierowany przed siebie, nie patrzymy na flet i na palce, łokcie lekko odchylone od żeber, siedzimy na brzegu stołka, nie opierając pleców. Spróbujmy teraz powtórzyć te dźwięki, dźwięk G i A. Mam nadzieję, że pamiętacie z ostatniego spotkania. G palcujemy pierwszy, drugi, trzeci, czwarty otwór zakryty. Prawa ręka podtrzymuje flet. I zagramy długi dźwięk na sylabie ta. Ustnik opieramy o brodę. Jeszcze raz. Bardzo fajnie byłoby, żebyście ćwiczyli długie dźwięki, wsłuchiwać się w ten dźwięk, rozkoszować się jego brzmieniem. Wtedy nauczycie się grać pięknym dźwiękiem. Jeszcze raz powtórzymy dźwięk G. Teraz 4 ćwierćnuty. Dźwięk A. Podnosimy tylko czwarty palec do góry, czyli A, pierwszy, drugi, trzeci, otwór zakryty. I te dźwięki proponuję teraz utrwalić w piosence francuskiej. Przygotowałam jeszcze jedną dla Was piosenkę, w której możecie właśnie wykorzystać te dźwięki G i A. Tylko czwarty paluszek trzeba w odpowiednim momencie podnieść rytmicznie. Spróbujemy to zagrać. Będzie króciutki wstęp i zagracie razem ze mną. Thank you.
dźwięk to jest E rozkreślne. Pierwszy otwór zakryty, drugi, trzeci, czwarty. I dzisiaj lewa ręka też sobie troszeczkę popracuje, bo piąta dziurka też będzie zakryta i szósta. Poślizgajcie się trochę po tych dziurkach, żeby dobrze wyczuć te otwory, że one są szczelnie zamknięte, bo tak jak mówiłam, jeśli nie będą szczelnie przykryte otwory, to będą kiksy i flet będzie piszczał. Spróbujemy wydobyć dźwięk E. Teraz drugi dźwięk, H, to też będzie nowość na dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że będzie bardzo prosty do zagrania, bo tylko pierwszy paluszek zakrywa otwór, czyli ten kciuk pod spodem i palec wskazujący. Reszta wszystko tutaj jest odkryta. Uważać, żeby nie tłumić tych dziurek tutaj, nie opuszczać palców na dół, bo to one po prostu muszą być tak odkryte. Jeszcze raz E, dźwięk E, E rozkreślne, sześcioma pamiętajcie, raz, dwa, trzy, cztery i prawa ręka, palec wskazujący, piąty, szósty i gramy E. I H, pierwszy i drugi, reszta odkryta. Dźwięki pojedyncze, rozkoszować się brzmieniem tych dźwięków, słuchajcie tych dźwięków, słuchajcie ich brzmienia, grać śpiewnie od samego początku. Myślę, że to jest dobre określenie, śpiewnie, po prostu śpiewnie, tak jakbyście chcieli to zaśpiewać na flecie. Teraz te dwa dźwięki będą użyte w nowej piosence, którą przygotowałam na dzisiejsze spotkanie. Pierwszy dźwięk to będzie E, potem H i G, który znacie z poprzedniego spotkania, czyli E, H, G. I taki będzie refren tej piosenki. Jeszcze raz powtórzmy. E, H i G. Spróbujmy to zagrać w piosence. Postanowiłam, że na każde spotkanie przygotuję dla Was jakąś niespodziankę muzyczną, niekoniecznie związaną z grą na flecie. Po to, żeby nie było nudy, żeby ubarwić nasze spotkanie. I to jest właśnie ten moment. Tym razem pokażemy 9-letnią Zosię, jak bawi się muzyką. Thank you.
będzie świetną inspiracją do waszej twórczości. Ogromnie wierzę w waszą kreatywność. Jeśli macie pomysł na zrobienie własnego filmu muzycznego, z wielką przyjemnością pokażemy go w naszym kąciku muzycznym. Bazą filmiku, który zobaczyliście, był podkład muzyki klasycznej, poważnej, konkretnie Mozart, ale wy możecie sięgać po jakikolwiek gatunek muzyczny, który po prostu gra wam w duszy, no może za wyjątkiem disco polo. I do tego możecie stworzyć jakieś instrumenty perkusyjne. Słuchajcie, ja wam trochę podpowiem, może to być, nie wiem, papier ścierny, gazety, kapsle przywiązane do sznurków. Może to być granie na butelkach, na dwóch łyżkach drewnianych. Akurat Zosia grała na dwóch klockach. Także słuchajcie, pomysłów jest bardzo dużo, wyobraźnia człowieka jest nieograniczona. Kiedyś przed laty wymyśliłam instrument strunowy, kiedy prowadziłam rytmikę w przedszkolu. Było to zwykłe pudełeczko po jogurcie, naciągnięta na pudełeczko gumka, recepturka. Wszystkie przedszkolaki oczywiście miały takie pudełeczko z gumeczką. Włączyłam podkład Vivaldiego, Zimę, i dzieci palcem szarpały gumkę, co dawało efekt podobny do szarpanej struny w instrumencie smyczkowym. Nazywa się to pizzicato. Zabawa była naprawdę fantastyczna. Kochani, do zobaczenia, do następnego spotkania.